Witam, znajdujemy się w Wielkopolsce, moje nazwisko Winiarski. Wraz z małżonką prowadzę gospodarstwo o powierzchni 70 hektarów. Produkcja zwierzęca, produkcja roślinna. W produkcji roślinnej jest burak, pszenica, kukurydza na ziarno i kiszonkę dla zwierząt. W gospodarstwie pracują dwie waltry. Waltra N91 o mocy 100 koni, przeznaczona do oprysków i rozsiewacza nawozów i prac związanych z dowozem pasz dla bydła. A seria T o mocy 250 koni pracuje wraz z agregatem do uprawy pasowej. Dziś będziemy testować nową serię kół, która stoi za nami. Jest cięższa od mojej serii T o 4 tony. Wyposażona jest w nowy podłokietnik i w bezstopniową skrzynię, bezstopniową przekładnię. I będziemy sprawdzimy, jak się spisuje w pracach polowych z agregatem do uprawy pasowej. Waltra serii Q znajduje miejsce pomiędzy serią T, która kończy się na 270 koniach mechanicznych, a nową serią S. Są to ciągniki, które są cięższe o ponad 2 tony, ale z możliwością dopuszczalnej masy całkowitej do 16 ton. Także cięższe od ciągników serii T, większe, masywniejsze, z przekładnią bezstopniową. Natomiast większym modelem jest seria S. Seria S ma motor o pojemności 8,4 litra. Seria Q dedykowana jest dla gospodarstw, którzy szukają czegoś więcej niż 250 koni mechanicznych, również dla firm usługowych. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą maszyn. Często są to maszyny do uprawy bezrokowej, które wymagają większych prędkości, większych mocy, jak również rolnictwa precyzyjnego, w którą seria Q jest wyposażona. W ramach rozwiązań rolnictwa precyzyjnego mamy tutaj oczywiście nawigację, która prowadzi z dokładnością do 2 cm, kontrolę sekcji, zmienne dawkowanie, jak również to, co w Waltrze debiutowało właśnie z serią Q, czyli auto-upilot, automatyczne wykonywanie czynności na końcu pola oraz smarter, czyli automatyczne zawracanie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że seria Q ma wszystkie możliwości, które oferuje Waltra w swoich ciągnikach w zakresie właśnie rolnictwa precyzyjnego. Wszystkie ciągniki Waltra od 105 koni mechanicznych do 405 koni mechanicznych, które mają podłokietniki Smart Touch oraz ciągniki serii N i T, High Tech i Active, wyposażone są w Waltra Connect, czyli w telematykę, która zbiera czynności z wszystkich czujników w ciągniku, wysyła je do naszego telefonu czy naszego komputera. W ten sposób możemy określać stan ciągnika, zużycie paliwa, zużycie AdBlue, ewentualne kody błędów. Także jest to wyposażenie w tych przypadku wymienionych ciągników, jest to wyposażenie standardowe również w serii Q. Pozwala to na lepsze kontrolowanie ciągnika, ułatwienie pracy, również ułatwienie planowania pracy serwisowych, gdyż serwis ma podgląd do tego, co się dzieje w ciągniku. Ciągniki serii Q, jak również ciągniki serii S, wyposażone są w przekładnie tylko i wyłącznie bezstopniowe. Podjęliśmy decyzję, że taka przekładnia jest najlepszym rozwiązaniem przy ciągnikach dużej mocy. Nie planujemy wprowadzać przekładni typu PowerShift. Przekładnie typu PowerShift będą kontynuowane w ciągnikach pomiędzy 100 a 250 koni mechanicznych.